Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 13 listopada i wybrałem sobie las na mapie, który chciałem dzisiaj eksplorować i zapraszam Was ze mną na wspólną wyprawę na grzyby. Zaraz Wam pokażę, jak ten las wygląda. Bajk jest ogromny. Tak ten las tutaj wygląda. Dosłownie przy samej drodze i on ciągnie się i ciągnie. Wygląda przepięknie. Jak sami wiecie, ja kocham odwiedzać nowe miejsca, bo mnie to kręci, naprawdę. Grzybów może być mniej, ale jednak eksploracja lasu to jest coś, co kocham. Ania jest jak zwykle ze mną. Pozdrowienia, Aniu. Wszystkich. No, idziemy, ruszamy. Bo zapowiada się wspaniały dzień. Liczymy na podgrzybki, podzielonki i zielonki. Jestem za zabudowem. 13 listopada. Właśnie w takim lesie i z taką ściółką, z tym korbotkiem moim ulubionym, znajdują takie sosnowe prawdziwki, czerwone kapelusze. No po prostu bajka. Ania już pierwszego podgrzybka znalazła, dosłownie za sekundę temu. A ja jeszcze nie mam, bo nie szukałem, bo jestem zachwycony tym lasem, naprawdę. Jest przepięknie, przepięknie. No kurde, zauroczony jestem. Tutaj takie prawdziwki by stały. Już teraz nie pora, ale może jakiegoś jednego znajdziemy chociaż. No nic, idziemy. Ania co raz bierze, a ja mam pierwszego swojego. Nagram i sprawdzę, jakie jakości tutaj są. No to nie jest ten mój ulubiony model. Mam nadzieję, że następne już będą miały ten trzonek trochę grubszy, ale jest fajnie. Poszliśmy dalej i dalej. W koszyczku powoli przybywa. Mam kanie, podzielonki i kilka podgrzybków. Co prawda dzisiaj jest poniedziałek, to grzybów może być mniej, ale chcę Wam pokazać, jak tu jest pięknie. No po prostu tu jest cudowny teren i miejsce i drzewostan i ten mech zielony i ten chrobotek mój ulubiony. Nawet się zrymowało. Pozdrawiam. Boże, zapominam, jak pani, która pisze komentarze. A i zapraszam wszystkich do komentarzy, bo to bardzo pomaga. W rozwoju, przede wszystkim promocji kanału. W każdym razie spójrzcie, jak tu pięknie. Drzewa po prostu popadały pod wpływem wiatru, nie zostały wycięte. No jest pięknie. Ciekawe, czy tutaj są prawdziwki latem i jesienią, taką wczesną. Na pewno tak, ale jest cudownie. Idę dalej, bo jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. A tam jeszcze. Robimy prezent dla Roxy. Zobacz. Na pewno szybciej dostaniesz prezent niż zobaczysz to na filmie. Ale kanie są dla Ciebie. Dzisiaj je podrzucę do domu. Tutaj mieliśmy dwie. Tutaj Ania mówiła, że cztery, ale ja tu czterech nie widzę. Tutaj mamy kolej. A tu nie są kanie, Aniu. No to nie. To nie. O, tam jedna. Tam jedna? Tak, tam jest jedna na pewno. No ja to jestem bez okularów, tak na dłuższą metę, to tak nie powiem, że ślepy, ale widzę podwójnie. Dwa zające. Pozdrowienia, siostra. Na pewno będziesz wiedziała, o co chodzi. Okej, okay, idziemy dalej. Eksplorujemy dalej las i mamy może nie pierwsze podzielonki, ale większe takie skupisko. Cztery sztuki. Jesteśmy kilometr od samochodu dosłownie, a ten las się ciągnie w tamtą stronę, wydaje mi się, że to 4 km, więc zaraz musimy wracać, podmienić kosze. A Ania chce wejść po drugiej stronie drogi, więc mamy cały dzień, jest wcześnie. Tu mamy trzy podgrzybki fajne, teraz zobaczymy jakie, ale ładne, ekstra. Z góry wydawało mi się, że będą z tą cienką nóżką, ale są ok, bardzo fajne. Myślałem właśnie, że... O, i tu mamy trzeciego. No właśnie chodzimy po tych lasach i przyznam, że podgrzybków za dużo nie ma. Ale cały czas ja się nie poddam. Ja muszę znaleźć miejsce, gdzie te takie fajne są, z grubymi trzonkami. Zobaczcie. Roxy, dla Ciebie. Szukamy dalej. Powiem Wam, że spacerujemy od dłuższego czasu i naprawdę grzybków jest niewiele. A las jest przepiękny. Wracamy do samochodu, bo zobaczcie, co się stało.
zrobię Roxy niespodziankę. Róbcie niespodzianki ludziom. To jest fajna sprawa, naprawdę. Na pewno się ucieszą i ty się ucieszysz, więc super. Idziemy w stronę samochodu, szukając fajnych podgrzybków, których niestety nie ma. Mam nadzieję, że coś się pojawi niedługo. Nie, nie podgrzybek. Tutaj mamy taką fajną małą rodzinkę młodych opieniek. Też je wezmę do koszyka i sprezentuję. Bo ja sobie biorę. O, przepraszam. Stało mi się, ale ja nawet nie wiedziałem. A ja chciałem powiedzieć, że sprezentuję Roxy, bo ja ich nigdy nie jadłem. Ojej, no to przepraszam, drodzy moi. Ania je zawiera. Nie, to tak jest fajne. Mamy te sarniaki znowu. Mam ochotę je spróbować, powiem szczerze. Się zastanawiam, ale jakiegoś może małego. O, to wezmę te dwa takie młodziutkie. A i Roxy mówiła, że wygodnie się... Pokażę wam. Może na jakimś większym pokażę, będzie wygodniej. Skrobać to, co jest pod tym takim, znaczy nożykiem, który jest wypukły. O, zobaczcie, jak to odchodzi. Ale czad. Ania, zobacz, jak fajnie. Zobacz. No to ja cię zaraz włożę z powrotem. Jest ciekawe, słyszeliście, drodzy moi. Musicie mnie bronić w tych komentarzach. No, zobacz jak... To w domu się ubierali. Ale ja chciałam ludziom pokazać. Aha. Moim widzom. Instrukcja w sumie. O jak. Właśnie wróciliśmy z tamtego lasu tutaj do, na nasze miejscówki. Właściwie niedaleko. Tylko chciałbym wam pokazać, jaka jest różnica w jakości tych podgrzybków. O, zobaczcie sami. Tamte miały takie... bardzo cienkie trzony, a to jest podgrzybek taki. Zupełnie inna sprawa. Dlatego tutaj będziemy... Mamy zamiar trochę pochodzić i zaczyna padać, więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie i albo do domu, albo będziemy dalej zbierać. Kochani, tak wygląda podsumowanie. Dzisiaj kosz, kań. I tutaj mamy podzielonki, kilka zielonek i opieńki. Tu wziąłem do domu te sarniaki, żeby spróbować. Kilka kołpaków. Gąsówka fioletowawa, jeden ryc. Tu mamy wrośniaki. To są bardzo zdrowe rzeczy. Możecie poczytać o tym. No i podgrzybki głównie. Jeden prawdziwy, który jest delikatnie schowany, bo nie jest za bardzo wyględny. Więc tak to wszystko fajnie wygląda. Piękne lasy, naprawdę przepiękne lasy. Pomimo tego, że nie było tam zbyt wiele grzybów. Ale cieszę się, że tam byłem, bo było bardzo fajnie. To się tu komarów lata. Drodzy moi, to byliśmy na grzybobraniu wspólnie z Anią. Tradycyjnie od jakiegoś czasu, więc było ekstra, super czas i super grzybobranie. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam jeszcze do subskrypcji oczywiście. Dziękuję za oglądanie i lajki. Cześć, pa!